Cześć, kolejna osoba dołącza do serii filmów nagrywanych z gier i wrzucanych na YouTube'a. Zaczynamy od The Forest, gra, którą jaram się, jest na fazie alfa. Będzie jeszcze dużo usprawnień, ale jest naprawdę, oferuje ciekawy tryb rozgrywki, survival. Jedziemy z tym. Rozpędzę się jak zwykle. Dzieciak oczywiście i tak zniknie. Będziemy go szukać w późniejszych partach rozgrywki. Zostanie to wprowadzone już do gry. Na razie będziemy szukać tylko jego zabawek, narysowanych, myślę, że przez niego map. I oczywiście postaramy się zabić jak najwięcej kaniwali. Ha, spodziewałeś się, że powiem, iż postaramy się przeżyć. Otóż nie. Oni wszyscy zginą. Ten Maciej zginie, jego matka, córka, siostra, brat, babcia, wszyscy zginą. To będą polowania na czarownice. Prawie. Bo to będą polowania na kanibali. Wszyscy padną trupem i moim łupem. O! Jestem kurwa złodziejem żyć. Jeśli chodzi o kanibali. Dawać mi wszystko. O, tu dodali nawet dźwięk skrzypiącego samolotu. I on się chyba nawet poruszał. Nie no, to nice. Update'y z pozory nie przenoszą żadnej wielkiej nowości. Ale jednak, gdy dostrzega się takie szczegóły jak skrzypiący samolot poruszający się na niepewnym gruncie, to jest się czym zajarać. A ja oczywiście jaram się. Mógłbym tutaj dać hashtag na coś, co się zjarało, na przykład jakiś Żyd albo coś takiego. No ale to byłoby zbyt popularne. Trafiłem prawie tego ptaka! Skurwiel prawie dostał po ryju ode mnie. Ale dobrze wiecie, że nie będę wam mówił, czym zamierzam się wyróżniać na tle innych youtuberów nagrywających filmy na YouTube'a. Tym bardziej nagrywających filmy z serii The Forest. I sam wiem, że to oglądasz. Pozdro. O ciebie również tutaj chodziło. Nie będę wam mówił, czy będę się wyróżniał. Sami zobaczycie, sami się przekonacie, czy warto mnie oglądać, czy nie. Oczywiście na... O ty kurde. Na pozytywnym vibe'ie wszystko robimy. Nie ma żadnej przymułki. Ej, nawet nie wiedziałem, że aż tutaj doszli i wybudowali ze swoje czachy. Te czaszki mi się oczywiście przydadzą, żeby zbudować, może nawet na tym save'ie, Fight Club 2. Czyli coś, co zbudowałem na innym save'ie, a co jest wartością dodatnią. Nie, czy to nie jest przypadkiem losowe, losowo wybierane miejsce, gdzie ląduje teraz ten kadłub? Gdy ostatnio sporo gier na nowo rozpoczynam, to powiedziałbym, że ląduje w innych miejscach za każdym razem. Ciekawe, jakbym się tu wybudował, czy by dotarli. O, to nawet jeden leży już zabity. Nie no, to jest na pewno wprowadzona losowość do awaryjnego lądowania samolotu. Jestem co do tego przekonany. Więc to nie do końca umiem się posługiwać tą siekierą. Nigdy. Używam jej tylko na początkach gry. I nie jestem jej fanem. Oczywiście jakaś biedna wioska kanibali. No ale przynajmniej macie liny. Circuit board. Oczywiście wszystko kradnę. Wszystko co mogę. A mogę wszystko co chcę. Co to ja jestem panem tego lasu. Najpierw zorientujmy się, gdzie jesteśmy tym razem. Oczywiście jakieś lekkie lagi wyskakują. W którą stronę musimy iść? Tam jest biegun. Więc sądzę, że tam gdzieś. Chcę w tym odcinku dojść w jedno konkretne miejsce. A moim celem jest Modern Axe. Jeszcze zanim zacznę się gdzieś budować. Oczywiście tamta siekiera będzie perfekcyjna ku temu. Do czasu, aż zacznę się budować, zacznę agresywną ekspansję tej wyspy.
Również pióra będę musiał zdobyć, żeby siekierę ulepszyć. Na początek chodzimy sobie na pełnym lajcie, idziemy gdzieś, nikt nie wie gdzie. Wybrzeżem idziemy, właśnie, ja mógłbym wybrzeżem podążać i bym doszedł tam. Musiałbym się wrócić, ale po chuj, ja tu szedłem. Nawet ja tego nie wiem, ty tym bardziej. Liście się przydadzą. Nie no, to gdzie? Cholera, już nawet sam nie wiem. Pewnie skończysz na tym, że nie dojdę do Modern Axe. Zbuduję się gdzieś. No i niestety nie osiągnę swojego celu. Nie no, tu jakbym spadł, to bym się zabił. Na co? Nie no, myślisz, że jakbym spadł stamtąd, to umarłbym na skutek spadku z dużej wysokości? No otóż nie, umarłbym na śmierć. A, suchar taki, że... Stój, nie uciekaj, nie uciekł mi, świetnie. Lizardy są na wagę złota u mnie zawsze. Tam jest ten ichrzy biegun. Jakieś jeziorko. I znów bym spadł na ten głupi ryj. Po co by mi to było? Czuć ten pozytywny vibe. Przynajmniej u mnie. A jeżeli u mnie czuć to, że się jaram, no to jestem pewien, że u ciebie również. I z przyjemnością ci się to ogląda. Nie robię tego za karę. Nie ma żadnych, nie wiem, nudnych kwestii. Proszenia o widzów, o komentarze, o subskrypcje. Te gram dla samego siebie. Jaram się tym, że gram. To jest przyjemność wymierna sama w sobie. I spoko, chcesz komentować, komentuj. Pochwalę cię za to, pogadam z tobą. Nie chcesz komentować, to się pierdol. Na tym to będzie polegało. O, mamy i kadłub. Poprzednim razem, gdy zaczynałem save od nowa, wylądowałem gdzieś tam. O tam. Coś tu biegło, ale to tylko jakiś królik. No więc tak jak mówiłem, losowość jest już potwierdzona na 100% przeze mnie. Trochę taki Krzysztof Magellan ze mnie, odkrywa mnie odkryte. Czekaj, co ja pierdolę? Jaki Krzysztof Magellan? Aż się napije. No, teraz płyniemy na plecach. Hop, siup, hop, siup, hop, siup. Pięknie, aż się prawie zgubiłem. I jak delfin teraz wypłynie. Ba, no nie udało się. Musiał. O, widzę cię, widzę cię. Żeby wypłynąć jak delfin, to musiałbym płynąć na plecach i wystrzelić z czegoś podłużnego. Trysnąć, że tak powiem. Wodą. No, prawie wodą. O, a chciałem rzucić w szybę, żeby sprawdzić, czy można ją rozbić. Ohohoho, dobra. No nic, szukamy, kręcimy się. Jest. Nie, wydawało mi się. Wiecie co? U mnie nie będzie żadnego cięcia odcinków, bo nie lubię ciąć. To jest, no, dla mnie to jest wyraz pokazania czegoś, co jest nienaturalne. I nie chcę montować filmów, jasne, powiecie, o, nie chcę ci się, albo nie umiesz, jesteś słaby, to uciekaj z YouTube'a. Hejterzy powiedzą w to w mniej kulturalnej wersji. Ale w gruncie rzeczy chodzi mi o to, że nie będę montował filmików, bo dla mnie to jest okaz pokazania, no to jest coś nienaturalnego. Montowanie filmików, czyli
wycięcie scen, które się niekoniecznie spodobały. Założenie jest takie, że chcę nagrywać film z gry. Po nagraniu oglądam go jeszcze przed wrzuceniem i tylko jeżeli mi się podoba, wtedy go wrzucam. Jeżeli coś mi nie odpowiada, nawet jeżeli coś mi nie odpowiada. Jeżeli coś mi nie odpowiada, to wrzucę, jeżeli jest jednak wartość dodatnia. Jeżeli coś, co naprawdę mi się spodobało, zawiera ten filmik, mimo jakichś niedociągnięć, tak czy inaczej go wrzucę. Ale jeżeli nie czuję tego pozytywnego wibrowania, no to niestety nie będę wrzucał. No i nie będę montował przede wszystkim. Podałem już powody, cieszcie się. Cieszmy się i radujmy, aczkolwiek mamy powód do hejtowania. Taka faza. Kto by się spodziewał? Nie no, wiecie, muszę coś pierdolić, kiedy idę, tak nie spotykam kanibali, nie mam dosłownie nic do rozwalenia, nawet sarny nie biegają. O, a to akurat jak na zawołanie przyszło. Dawaj, dawaj mięso. Ale to było ładne. Mówię, że saren nie ma, a tu jeb, sarna. No, oczywiście obryzgała mnie tą krwią swoją. Słuchajcie, ja nie mam zielonego pojęcia, w którym kierunku iść. Idę przed siebie. Niczego się nie boję. A, nie, tam nic nie było. Wydawało mi się. No gdzieś muszę coś, tak? Idę, no i gdzieś na pewno dojdę. A gdzie, to ani ja, ani ty nie wiemy. Miejmy nadzieję, że dojdziemy do jakiejś wioski kanibali i oto ona. Serio? Wróciłem do samolotu. Ja pierdolę. No to nie było zbyt fajne. Zaraz się wkurwie, zbuduje się w środku wioski i skończy się. Jak mi jakiś przylezie, to go zabije i tyle będzie z ich puszenia się. A na pewno chcę zdobyć modern axe, bo gdziekolwiek nie dojdę, ja na pewno będę musiał rąbać drzewo. A modern axe, jak pewnie wiecie, albo nie wiecie, lub powinniście wiedzieć, ale przez wasze lenistwo nie przeczytaliście. Wiesz, że to ciebie mówię. Bo pewnym osobom prowadzącym kanały na YouTubie, pisałem o tym, gdzie jest siekiera, że mogę bardzo łatwy walkthrough napisać do tejże siekiery, ale oczywiście olali to ciepłym moczem. No a jednak jest różnica pomiędzy ścięciem drzewa na 9 hitów, a ścięciem drzewa na hitów 13. Ukształtowanie terenu podobne do tego, gdzie była katana. Było sporo tych liści, tylko nie ma nigdzie skały. A czy to nie jest skała? O! Dotarliśmy całkiem przypadkiem do miejsca, które ma katanę. Gdzie jest ten Japoniec? Tu jest. A wiecie, co ja wam ciekawego pokażę? Ja nie byłem jeszcze nigdy w tej jaskini, gdy szukałem katany, no to nie wchodziłem tutaj, bo pech chciał, że przyszedłem w nocy. I na dodatek matka kanibali mi tu spamowała swoimi atakami, więc nie wszedłem do tejże jaskini, ale zrobię to teraz, bo chcę, bo mogę. Tylko zaśpiewamy piosenkę. Idzie Grześ przez wieś, kanibala niesie, a kanibal przez dziurkę w dupie sypie kałem za Grzesiem. Całkowity freestyle. O, dawaj zegarek. Ty Japoniec jesteś? No nie, to tam nie zobaczę tutaj. Taka faza.
Bardzo, no przepraszam was jednak za lagi. Za niewiele rzeczy będę was przepraszał. Za wulgaryzm nie będę. Za liczne dygresje, których będzie tu całe zatrzęsienie, również nie będę. No ale jednak za lagi przepraszam, bo to jest denerwujące dla mnie, dla was. Damy sobie save'a. Na tym save'ie damy zapis, bo tam i tak nic nie robiłem. No i co? Robimy to w ten sposób. Jeszcze przyda mi się trochę czegoś. Sam nie wiem czego, ale na pewno mi się przyda. Ładny obrazek nawet. To powinien sobie wziąć i zrobić sobie z tego, nie wiem. Chciałbym powiedzieć tatuaż, no ale tatuażu to by sobie nie zrobił raczej sam. Na plecach. Byłoby to dosyć mocno kłopotliwe. Czekaj, łuk możemy przecież zrobić. Ale strzał nie zrobimy, więc sobie nijak nie oświetlimy niczego. No to musimy chcąc nie chcąc z tego korzystać. No liczę, że tu jakieś ciekawe itemki będą. A czy widzieliście to co ja? Jestem pewien, że widzieliście, a jak nie to sobie cofnijcie. A on jest zmęczony, no to zajrzyj sobie to. On ledwo zipie już mi tutaj. Mniej więcej mam jeszcze 15 minut nagrania. I tak to będzie ważyło jakieś 200, no zapal mnie to. 38 minut będzie mi ważyło jakieś 2,5 giga. Możecie napisać w komentarzach, jaką jakość i ustawienia wystosujecie. No, żeby to jednak szybciej uploadowało, bo odcinek mogę nagrać w każdej chwili. Ale najwięcej czasu mi zajmuje... No zapal się już. Najwięcej czasu zajmuje mi wrzucenie tego na kanał. Ej, jeżeli... No to chyba nie... To mam nadzieję, że to nie jest ta jaskinia, do której ja nie chcę wchodzić. Mam za mało dynamitu, żeby tam wejść. A do każdej innej wejdę. W podskokach nawet. Dawaj hajsy. Hajs, hajs, baby. O. Nie jest tu zbyt ciemno, dawaj mi to zapal. Wprowadzono pauzę, gdy jesteś w ekwipunku, więc... Nie, no na razie nic tu nie ma. Szmatek też mi powinno starczyć, aż do wyjścia z tej jaskini. O, jesteście! Cześć! O ty... Myślałem, że to też kanibal. Nie zauważył mnie, prawda? O ty kurwo! Ażem się przestraszył! Jak to gówno skoczyło! Zabij to szmatę. Dobra. No kurwa... A, L naciskam, no to się nie dziwię. W Polsce tradycja nakazuje witać się chlebem i solą. Ja nie będę czekał, aż przypierdolą, no i zrobię to sam. Zrób to sam, tylko sobie nie fapuj teraz. Dobra, musimy na pewno odeprzeć. Co to we mnie tak waliło? Ty gówniarzu, smarkaczu jeden. Nie wiem, jeszcze się rusza, ale nie wiem, czy to jest już martwe. No nic, idziemy tobie najebać. Cześć. No i widzisz, jak szybko poszło. Jeszcze jeden mi tu wyskoczył, no proszę was. Wiecie co? Nie no, zabijemy go jednak tym. Przez moment zastanawiałem się, czy zabić go kataną, ale jednak zabiję cię w dość mocno tradycyjny sposób. No czego on się nie chciał spalić? Ty łajzo jedna, muszę przez ciebie łyknąć katana. Setkę. Ty wiesz, jakie ja będę miał schizy teraz? Sobie sprawy nie zdajesz nawet. No, gdzie tu? Dobra, rozjaśnijmy trochę nasze myśli. Czeszka nam niepotrzebna, stąd przyszliśmy. Ale widzicie, jakimi rymami rzucam? Ja mógłbym tutaj takie punchy na wolno składać.
że wy sobie nie zdajecie sprawy, byście za głowy się łapali. O, a co to jest? A co to? A jakieś zejście? A, to ja nawet wiem, w której jaskini jestem. No niestety, nie jest to żadna ciekawa. Tutaj, z tego co pamiętam, Rusty Axe, czyli tą taką siekierę drwala możemy zdobyć. No i nic więcej. Nie wiem, czy mi się tak wydaje, ale po włączeniu nagrywania i będąc dodatkowo w jaskiniach, gra się zaczyna częściej, więcej, mocniej, bardziej. Czyli tak jak chcesz, tak jak chce Johnny Sins. Coś tam słyszałem, ale oczywiście nawet się przestraszyłem, nikogo tu nie ma. Czy ja na pewno tu byłem? Pa, ile gotówki, jaki skarb jest. Typa, jaka faza. O. No oczywiście nie mam monet, żeby zbudować bombę i muszę tracić. Nie no, schowaj mnie to. Ej, to jacyś... To a to kurwa, taki skarb sobie tutaj zachował. No, tak jak mówiłem, Rusty Axe. Ale to wszystkiego w takim... Ile zegarków? Oczywiście kurwa nie mogę ich zebrać, bo nie mam monet w pizdu. Gdybym miał monety, to mógłbym robić bomby zapasowe, ale nie mogę. Zbuduję sobie trochę tego, bo jednak też może się przydać. Gdybym przez przypadek trafił do jaskini z dwoma dosyć mocno pojebanymi świerami, których wprowadzono w jednym z ostatnich update'ów, no to przydałoby mi się, przydałoby mi się. Ej, no ale denerwuje mnie to, że tu jest tyle hajsów, ja sobie będę nimi wpalił w piecu. Ale nie ma monet. Już mam tyle hajsów, tyle dolarów, kupię pewnie za to matkę kanibali. Wytresuję sukę. No dobra, powiem wam, że w tej jaskini jeszcze nie byłem. Jest to mój pierwszy raz. Zegarków wziąłem, o, żadnego i żaden się nie pojawił. Deweloperzy, wiem, że naprawialiście już takie rzeczy, więc moglibyście zrobić tak, że... Tak jak się podnosi medsy. Jak masz cały ekwipunek, to nie możesz go podnieść, on upada. Przydałoby się zrobić to samo z zegarkami, bo jednak one giną. Tak samo stoły, zakrwawione we piaskach kanibali, można rozwalić, a tego niestety nie. No szkoda, szkoda, no ale nie oczekujmy zbyt wiele, jest to wersja alfa. Jeszcze za chwilę, aby rzucę okiem na to, jaki mamy czas. No, jeszcze trochę czasu możemy nagrywać, tak, niecałe 10 minut. Myślę, że zdążę wyjść już stąd, bo widzę, że tu już nic nie ma. Dotarłem do sedna materii. Tutaj, a nie, tu jeszcze jakieś przejście jest, o, tu jeszcze coś jest. Soda, ale tylko jedna. Mam nadzieję, że tu będzie więcej. O, wysyp sody. Can't carry any more soda. No to sobie wypiję. Jak nie mogę, jak mogę. No i widzisz, co to będziesz mi mówił, co ja mogę, a co nie. Mogę to, co chcę zrobić. Ej, te tanie zabiegi, czy w stylu. Jeżeli jeszcze oglądasz tego świra, jakim jestem, bla 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 bla, no pierdoć. Ja nie stosuję tanich zabiegów. No jest ten dźwięk, który... Wskazuje, że jest tutaj coś, co damy w Myths and Fear. No niestety ja tego zabrać nie mogę. Więc ten dźwięk też nie jest tutaj konieczny. Ale czekaj, przecież ten debil mógłby sobie... Nie mógłby. Tak nie można. No to trudno. Wracamy. Nic tu więcej nie zdziałamy. I na przykładzie tego, co tutaj w tym odcinku wam pokazałem, ten odcinek jest powodem, dla którego nie mówię wam o planach, jakie mam na mój kanał. Już wam przybliżam, jeżeli jesteś na tyle nierozgarnięty, że nie ogarnąłeś. O, nie snuję planów, plany się zmieniają. Chciałem w tym odcinku wybudować, dojść do okolic Biskupina, do dużej wioski kanibali. I stamtąd im ukraść wszystkie itemy, które mają. Modern Axe między innymi.
No i znów spadły. No niestety nie poszedłem tam. No mam nadzieję, że mi nie zgaśnie. No. Widzisz, jaka to jest złośliwość rzeczy martwych? Nie gasło, nie gasło, podszedłem, zgasło. Nie poszedłem. No, kolejny już mi spadł. Ja wiem, że gdzieś tu jesteś. Nioch, 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 nioch. Wyniucham cię. Wiecie co? Fajny bóg widziałem na innym moim save'ie, gdy on zgasł, a nadal tak tańczył. Po prostu tańczyłem razem z nim. Miałem tak pozytywnego vibe'a, że to jest ogień. No, jeszcze wracając do tematu, od którego odbiegłem. Nie snuję planów, nie mówię wam o tym, co będę produkował na swoim kanale, gdyż plany się zmieniają. Chciałem coś innego zrobić w tym odcinku, no niestety, albo stety. Doszedłem do jaskini, w której nie byłem do tej pory. Znalazłem katanę. I chyba nawet nie żałuję. Po prostu katany tak czy inaczej bym szukał później. A taką sobie znalazłem w pierwszym odcinku i mam z głowy. Prawdę powiedziawszy, nie jest to zbyt potężna broń, a na pewno nie jest. Na pewno nie jest tak. Ej, tutaj to chyba nie byłem. Nie, muszę sprawdzić, bo będziecie się ze mnie śmiali, jeżeli pójdę tam. Tam byłem. Tam jest wyjście. Tam byłem, tam jest wyjście, tu nie byłem. No sprawdzimy. Katana nie jest zbyt zbostowaną bronią. Nie jest to coś kosmicznego, czym rozwalimy matkę kanibali. Ale lubię nią walczyć, gdy mam na przykład jednego lub dwóch wrogów. Plus w moim Fight Clubie będę jej używał. Co to ma być? No i co? Dochodzę tutaj i mam sobie płynąć, tak? Siekiera mi zgaśnie. Myślałem, że to jest woda. O, prawie zgasło. Kolejne przejście. Ciekawe, ciekawie to rąbiesz. Podoba mi się twój sposób rąbania. No, ale zapalniczko, no nie gaśnij, no. Też nie wiem, czy można. O nie, kurwa. O nie. Nie. Nope, 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 nope. Z nimi sobie nie poradzę na tym etapie. Kończą mi się szmatki, niby mam mołotowy, ale nie mam ich zbyt dużo. Wrócę tutaj na pewno. Postawię sobie znacznik. I na pewno do was wrócę, także buziaki, koteczki. Będziecie moimi zabawkami, zabawkowymi zwierzakami. Uwiążę was na smyczy i postawię przed swoją chatą. Co by nie marnować, sody wybiję jedną, wezmę jedną, bo i tak mam na pełno jej. Czekaj, gdzie tu się wychodziło teraz? Tędy. Ale naprawdę, tej jaskini jeszcze nie zbadałem. W ogóle miałem problem z odnalezieniem miejsca z kataną. Po tym, jak już ją znalazłem jakiś czas temu, sobie z nią chodziłem. Nie mogłem tego miejsca ponownie odnaleźć. Nie miałem zielonego pojęcia, gdzie ono jest. No, przypadki chodzą po ludziach. No, nie będziecie się ze mnie śmiali. Idę tutaj. W dobrym kierunku. Wiem, że chcielibyście hejtować. Świeże mięsko i tak dalej. No, jest już ciemno. Myślę, że na tym zakończymy odcinek. Damy sobie save'a. W następnym odcinku postaramy się. No, postaramy się. W następnym odcinku dotrzemy na pewno do miejsca. Dotrzemy do miejsca z Modern Axe i wybierzemy miejsce na budowę. Tu wcale nie widać, że jest ranek, tak naprawdę. Dobra, zapiszemy jeszcze raz dzień. Dzięki, że mnie oglądaliście. Na pewno będziecie oglądać mój kolejny filmik, bo ja już się o to postaram. Do zobaczenia i do usłyszenia w komentarzach. O, i nigga.